Była 19.30. Marek Czysz nagle odniósł się do I.O. Zawrzało w całej Polsce, w czwartkowym wydaniu programu informacyjnego TVP-19. 30. Widzów przywitał Marek Czysz, który miał świetne wieści. Julia Szeremeta w ostatnich dniach zachwyciła świat, zawalczy w sobotę o złoty medal. Wkrótce po dedykowanym jej materiale prowadzący wypowiedział słowa, które z pewnością wywołały spore emocje w wielu domach. Taka rywalizacja mieści się w olimpijskiej idei, zaczął. Marek, czyż o Igrzyskach Olimpijskich? W czwartek 8 sierpnia widzowie TVP-1 tradycyjnie już mogli zobaczyć najnowsze wydanie głównego programu informacyjnego. Tuż po 19.30 Marek Czyż zapowiedział materiały dotyczące najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Do tych z pewnością należy sukces Polki w boksie, Julia Szeremeta zawalczy z Tajwanką Yu Ting Lin o złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, Marek Czyż nagle zabrał głos w sprawie rywalki Szeremety. Chwilę po materiale, 19.30, o Julii Szeremiecie Marek Czyż zabrał głos w głośnej ostatnio sprawie. Julia Szeremeta zmierzy się w sobotę z Tajwanką Ting Lin. Taka rywalizacja ciągle mieści się w olimpijskiej idei, tyle że idea momentami kryje się w cieniu wątpliwości opisywanych właściwym rozkładem chromosomów. Oczywistych dowodów na płciowe nadużycia nie ma, za to problem czeka na uczciwą dyskusję, bo olimpijskie medale nie powinny być z którego wartość ktoś mógłby podważyć, powiedział prowadzący. W tej chwili wszystko stało się jasne, Marek czyż odnosił się do kontrowersji, z jakimi wiąże się udział w Igrzyskach Olimpijskich dwóch zawodniczek, Yuting Lin i Imane Kellyf? Oświadczenie w 19.30 w sprawie Igrzysk Olimpijskich Marek Czyż wygłosił swoje zdanie w sprawie nagonki, z jaką w ostatnich tygodniach zmagają się pięściarki Yuting Lin i Imane Kelif, którym zarzuca się bycie transseksualnymi kobietami. Mimo, że w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nie bierze udziału żadna transseksualna zawodniczka, przytaczane są wyniki badania na chromosomy płciowe przeprowadzone przez Międzynarodową Federację Boksu IBA. Rok temu zarówno Lin, jak i Kellyf zostały na ich podstawie zdyskwalifikowane i wykluczone w trakcie Mistrzostw Świata. IBA została pozbawiona statusu organu zarządzającego boksem ze względu na kwestie finansowe, a jego obowiązki przejął Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który stwierdził, że testy wykonane przez IBA były bezprawne i brakowało im wiarygodności. Przypomniano wówczas, że kobiety mogą mieć poziom testosteronu równy poziomowi mężczyzn, nadal będąc kobietami.